Witam wszystkich. Ryż z warzywami, wieprzowiną i sosem Azja Ananas. Czyli kolejne danie zrobione z półproduktów oraz gotowego sosu. Najpierw trzeba zająć się ogniem. Ja mam tutaj około 180 ml wody, można troszeczkę więcej, później tak ryż wszystko to wciągnie. Kolejne składniki w wersji suszonej. Mam tutaj 1,5 łyżki włoszczyzny, 1 łyżeczka czerwonej papryki, 1 łyżeczka zielonej papryki, 1 łyżeczka siemienia lnianego i 0,5 łyżeczki bulionu drobiowego. Jak widać, dużo nie zajmuje, lekkie i wszystko ląduje w tej chwili w wodzie. Jak to się zwege, to następny krok może pominąć, ale wtedy kaloryczność będzie bardzo malutka. Ja bym się raczej takim czymś nie najadł. No i poza tym ja nie jestem wege. Wieprzowina w sosie własnym, bez konserwantów, połowa tej puszki, czyli 150 gramów. I od razu można dodać tutaj. Możesz to teraz wszystko podgrzewać i zmiękczyć. Głównie warzywa mają zmiękczyć. I nabrać odpowiedniej konsystencji. Jak już warzywa zmiękną, dodaję 80 g ryżu typu instant, czyli nie trzeba go gotować, tylko zalać albo dodać do gorącej wody. No i teraz woda musi być wciągnięta przez ten ryż. Przez jakieś około 5 minut. Jak już tutaj wszystko się zrobiło, można dodać sos Azja Ananas. Jest on na bazie ananasa, imbiru, słodkiej papryki, puree jabłkowe. No i wszystko ładnie wymieszać. Takie dania to raczej się robi, gdy jest nieco cieplej. Bo zimą czy jesienią to będzie to zbyt chłodne do zjedzenia. No ale takie danie też można zrobić inaczej, używając innego rodzaju ryżu. Czyli zwykłego ryżu. Do jakichś 330 ml wody wrzucamy wszystkie warzywa, te co tu pokazałem. Taką samą ilość ryżu zwykłego. No te mięso od razu też można dodać. I gotujemy około 15 minut. A na końcu można dodać taki sos. I uzyskamy wtedy bardziej cieplejsze danie. No trochę dłużej się będzie je robiło, ale będzie też gotowe.
czyli bez użycia ryżu typu instant. Tak to wygląda. Aby skrócić też czas gotowania zwykłego ryżu, można użyć ryżu basmati. On się zdecydowanie krócej robi. To też jakiś plus, tyle że jest trochę droższy, ale również też i lepszy. Jeśli chodzi o kaloryczność, ja tu mniej więcej policzyłem za ryż i mięso. Akurat mięso jest wysoko kaloryczne. W tym przypadku wyszło mi, że taka porcja powinna mieć minimum 640 kilokalorii. Plus jeszcze ten sos. Nawet nie wiem, ile on ma kalorii. W zależności też, ile go dodamy. 99 kilokalorii na 100 gramów produktu. No ja tu raczej dodałem mniej niż 100. No to jeszcze sporo więcej się doda tutaj kalorii, niż ja powiedziałem. No ale smakujemy, jak to smakuje w takiej postaci. Dosyć gęste się to zrobiło. Warzywa mięciutkie, ryż się zrobił. Mięso też bardzo dobre. Sos też jest dobry. Chociaż danie jest takie dosyć słodkawe w smaku, ale nie jest złe. Można dodać też na przykład chili, będzie bardziej pikantniejsze, ale nie jest to konieczne. Taki smak też czasami można zjeść. Nie zawsze trzeba jeść pikantne rzeczy. No i powiem szczerze, że z tym sosem to danie jak najbardziej jest ok. Nie czuć się tej pikantności takiego imbiru, bardziej słodycz od tego ananasa. Polecam takie danie zrobić samemu jak najbardziej, o ile oczywiście ktoś sobie chce. Ja chciałem, to sobie zrobiłem. Kolejne podobne filmy też będą wkrótce. Z jakimiś może innymi składnikami, innym mięsem. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.